Siema, hejo. Słuchajcie, dzisiaj wszedłem sobie na sklep internetowy motomaniak.pl, części do quadów i do motocykli, a zwłaszcza do quadów. Pierwszy raz wszedłem na tą stronę i wiecie co zobaczyłem? Zobaczyłem piękne lampy do Raptora 700 do mojego, z taką łezką, normalnie kierunkowskazy wbudowane. Soczewa taka jakaś tam, nie wiem, no po prostu jakiś mega, tak jak widzę, i po prostu wszedłem i zamówiłem. Tutaj w wejściu będę siedział, tutaj na krześle i czekał za nim. Niech przywozi mi te lampy. To ja już wam pokazuję, jak ja już to kupiłem. Ilość jeden, koszyk. Poczekajcie. Do kasy. Przelew bankowy. Tu są te lampy. Patrzcie. Tutaj jest taka łezka. Co, ryzykowny montaż lamp LED-owych w Raptorze 700. Nie mam pojęcia, jak to zamontować, no ale będę robił na czuja. No, widziałem już na Raptorze właśnie takie LED-y i po prostu no to jest zupełnie inny kład wtedy. Ale słuchajcie, na dziś to nie wszystko. Jeszcze zejdę na dół, bo przyszły paczki. Zobaczycie, co w tych paczkach jest. No, mi się wydaje, że tylko to mi brakowało do Raptora. Właśnie taka fajna lampa z przodu, która podkreśli po prostu całość. Ja już jestem przy paczkach. Zaraz przyjdzie Klaudia. Zaraz otworzymy te paki, co tam jest ciekawego. Powiem tak, to ja zafundowałem nam te paczki. No co? No. Na taki pomysł wpadłem, że zrobiłem prezent dla Kuby i dla Tomka, ale czy dobre rozmiary? Tego po prostu nie wiem. Zaraz Klaudia rozpakuje i zobaczymy. No, ja już jestem przy paczkach, jest Klaudia. Sprawdzamy, co tam przyszło. Ładny niebieski kolor. Bardzo ładny. To patrzę, zobacz. Okay. Chyba przyjedzie, to się zdziwi, nie? No, będzie się cieszył, bo on lubi bluzy. Lubi? Każdy lubi bluzy. Klaudia rozpakowuje. Ta-da. Jedna sztuka czy dwie? Dwie. A może trzy? Nie. Jak dla mnie będzie za mała, to jest dla ciebie będzie wtedy. Dla nas czarne. No to od razu bym musiał ten przymierzyć. A pokaż tył? Dobra, to ja przymierzam, prawda? Dobra, ale fajny materiał. Dla mnie dobra. No poczekaj, bo jeszcze nie ubrałeś do końca. Dla mnie mega. Co? Nie za mało? Nie. Ja takie noszę, nawet na buzer. Na buzer nawet. Na buzer to już ci nie wejdzie. Chcesz przymierzyć? Nie, bo mi jest bardzo gorąco. Bardzo? Ale ty, naprawdę mega jest ta buza. Nie, mi się podoba. Mi się podoba. Black Ekipa. No słuchajcie, kto by chciał taką bluzę, no to niech wbija na blackopso.kupsel.pl. Czekają takie bluzy i dla dzieci, i dla dorosłych. Możecie sobie dorzucić też swoje imię, swoją ksywę do bluzy gdzieś. Możecie to sobie ustawiać, jak sobie wam się brzywnie podoba. Nie wiem, czy nagrywa. No to tak, bluzy wam pokazałem, teraz... Co teraz? Nie wiem, co teraz. Słuchajcie, tak, no, bluzy wam pokazałem. Zamówiłem i dostałem potwierdzenie właśnie tych lamp LED-owych do Raptora 700. Czekajcie, no, znaczy czekam na Pawła, no do jutra, no to, ale w tym odcinku to jeszcze wszystko będzie. Nie będę przekładał na następny dzień, wszystko do tego odcinka dobijam. No to tymczasem. No, muszę wam powiedzieć, że no kład to jest skarbonka bez dna, nie? Ale fajnie dokłada się, różne rzeczy dokłada.
kto tego nie doświadczył na sobie, no to prędzej czy później jak kupi kłada, a zwłaszcza takiego sporta, to no to będzie tam kombinował, żeby po prostu był jak najfajniejszy. No powiem wam tak, że te lampy, no to naprawdę dają bardzo dużo, nie? To jest naprawdę taka wisienka na torcie. Ja rozumiem, wydech jakiś fajny, akcesoryjny, nie? Ale te lampy naprawdę dużo dają, nie? Tak wydechu to prawie, że nie widać, a lampy? No jeszcze muszę dodać, że jak tylko założę te lampy, to jutro od razu przejadę się nim. No i oczywiście na jazda na tylnej ośce. A ja czekam na kuriera właśnie. Siema, mamy kolejny dzień, a ja czekam na kuriera. Przy samym wejściu. Przywoź mi te lampy. Tutaj w wejściu będę siedział, tutaj na krześle i czekał za nim. Niech przywozi mi te lampy. Powiem wam, że już się nie mogę doczekać. No czekam i czekam, jeszcze go nie ma. Nie wiem, długo mu to schodzi. A ja mam dla Bleka, patrzcie. Kurier! Siema! Siema! Kurier! Dzięki! Moja paka, w końcu się doczekały. Ja? Lampy, lecz. Załatwiłam ci. Załatwiłaś mi, no. Co, kurier ci dał? Dał. To co, rozpakujesz? No. Dawaj. Klaudia, to co lubisz? Jest nożyk, jest to paczka. X ATV. Krótko. Z Motomania. Oj. EU. Mówisz, no. Że będę wiedzieć, ja? Będziesz wiedzieć. Jest. Tak. I już, i już. Jeszcze już. Nie, jeszcze trochę. Już prawie. Cyk. I voilà. Teraz. Czekaj, to jest zabezpieczenie. No to jeszcze jedno. Dobra, dobrze zapakowane jest. Ale to już tak. Patrz, jest w ogóle instrukcja. Szkoda, że po angielsku. Patrzcie to. Może po polsku też. Nie. Nie? Patrz, tu są kable. Widzisz, te kable musisz tam gdzieś wtyknąć. Z tym, że je trzeba obrać. No widzisz? Trzeba końcówki obrać. No. Zobacz, jak jest strzybeczki. Piękne. Taka wizualna, wiesz, taka, o, od tak, o. Patrz, jest ta, nie? A teraz przyjdzie ta. No! Jest różnica? Pewnie. Ta jakaś taka mleczna, nie? Taka jest, bez wyrazu w ogóle. Bez wyrazu, nie? A ta to już tutaj ma, już tutaj dodaje charakteru, nie? To ta, jakby to powiedzieć, łezka, czy co? No nie wiem, taki... Taki, no i to, nie? Taki kocur, tak? No i te soczewy, no. Co, ryzykowny montaż lamp LED-owych w Raptorze 700. Nie mam pojęcia, jak to zamontować, no ale będę robił na czuja. Mam nadzieję, że nie spalę tych lamp. Trzeba pod zasilanie podłączyć, żeby te łezki ładnie w tych lampach LED-owych mi paliły stale. Dostałem do tego jeszcze dodatkowy przewód. Instrukcję obsługi. Czyli nie powinienem tego schrzanić, ale wiecie, jak to jest z Blackiem. Tutaj dodatkowy kabel bezpośrednio pod zasilanie, żeby cały czas ta łezka paliła. Co, Klaudia, muszę? Musisz patrzeć na obrazki. Na obrazki patrzeć? Postaram się. No nie umiem technicznego angielskiego. Nie, a to z tyłu, dobra. Dobra, damy radę. Klaudia pomoże, to będzie git. No mówię, patrz na obrazki. No, patrzę na obrazki. Tymczasem. Słuchajcie, montaż okazuje się bardzo prosty. Patrzcie, tutaj jest wtyczka, którą podpinam. Którą podpinam pod gotową instalację. I patrzcie, pierwszy sukces. A podłączenie wygląda tak, czyli tak, lampę zapinam w kostkę, do brązowego przewodu podpinam
przewód z kierunku wskazów. Akurat mam tutaj brązowy, taki sam jak i tutaj, który wychodzi z lampy. I pod czerwony podłączam pod bezpiecznik to światło postojowe, stałe, LED-owe. Po podłączeniu do kierunkowskazu, włączając kierunkowskaz, naprzemiennie pali postojowe, gaśnie i pali się kierunek. Przy okazji umyłem sobie ramki. Trochę są takie jakieś takie wyświechtane, ale są podobno takie jakieś samoprzylepne właśnie karbonowe naklejki. Kolega ma kupić, powiedział, że jak mi się spodobają, to będę mógł odkupić te naklejki, także takie naklejeczki wlecą. No i co, a ja teraz muszę ten przewód gdzieś tutaj poprowadzić tak, żeby nie był widoczny. Nie chce mi się plastików rozbierać. Ale w każdym razie kończę z tym, żeby Raptor był na dzisiaj gotowy. Może jeszcze dzisiaj nim wyjadę na chwilę chociaż. Na chwilę pochwalić się na miastowni moimi kierunkowskazami i lampami. No tak. No, na razie mogę wam pokazać tak, tą jedną lampę i kierunek już zamocowany, zaraz muszę tam wszystko zaizolować i teraz zakładam drugą lampę. I voilà, lampy założone, wszystko skończone. Siedzą przepięknie, już wam odpalam, pokazuję. Tak jest postój. Nic, tylko teraz się przejechać po prostu. Chciałem bardzo podziękować firmie Motomaniak, właścicielowi marki XATV. Dzięki bardzo za te lampy. Super, mega są. Najlepsze lampy na rynku, jakie możliwe są do kupienia do Raptora. One pasują do Raptora 250, do 350, 450 i 700. Teraz muszę się przejechać. Nara, hejos, trzymajcie się, pozdry.